Rozmowa dnia. No jest zgodnie z zapowiedzią. Jest z nami kolejny gość. Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z ramienia Ruchu Kukiz 15. Witam panie marszałku, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Człowiek, proszę się uśmiechnąć, powinien pan być szczęśliwy z dwóch co najmniej powodów. Pan tak mm -hmm. bardzo poważnie się wita. Po pierwsze bo e, rząd obniża podatki, a po drugie pan będzie jedynką do Parlamentu Europejskiego w Warszawie Ruchu z 15. Rząd obniża podatki? Jarka, no tak także? zapowiedział, że jest na przykład z 18 Które? na 17 podstawowa stawka. Ja pitu, pamiętam na razie pod, że... podwyżkę cen benzyny. Podwyżkę VAT-u, a to zamrożenie pan, kwoty vat to, to pan mówi zawsze. A, a, a teraz ma pan miarę, nie widzę, ale redaktor mi no, powiedział, że teraz chyba no, lepsze dojścia. Dzisiaj do tego. się rząd spotyka i będzie dyskutował o tym, żeby tak, do 26 roku życia, to godzinę temu premier Mateusz Morawiecki mówił w sygnałach dnia, żeby jeszcze w tym roku, w połowie tego roku, objąć osoby do 26 roku życia zwolnieniem z, z PIT-u. No i również obniżka się szykuje tego najniższego, czyli podstawowego tak naprawdę progu podatkowego dla wszystkich z 18 do 17 17%. No To jest jakiś. Jakby nie patrzeć, to jest zmniejszenie podatków. no tak czy nie? Dla niektórych. No tak. nie no. Większość Polaków korzysta z 18-procentowej Pamięta pan, pan redaktor, trzy lata temu Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda szli do wyborów mówiąc, trzeba podnieść kwotę wolną od podatku. I teraz też mówią, że w i teraz ramach ja tej powiem panu, piątki. jak funkcjonują to wielkie zrobią. molochy partyjne. Mhm. One zlecają za pieniądze podatników badania. Badania socjologiczne. I z tych badań wychodzi im, słuchajcie, yy, młodzi głosują na z 15. A dla starszych PSL zaproponował emeryturę bez podatku. W związku z tym musicie, błyskawicznie mówią doradcy PR-owi Prawa i Sprawiedliwości, zaoferować coś młodym i zaoferować coś starym. A to nie ma w tym pan... żadnego myślenia A systemowego. A chce pan powiedzieć, że jest pan niezadowolony z tego, że wyborcy z 15 i PSL-u będą teraz uszczęśliwieni ale nie... przez kogoś innego niż Kukiz 15? Ale nie będą, ale nie będą bo to są, są mądrze wyborcy i widzą dokładnie, co Prawa i Sprawiedliwość chce robić. To znaczy tak, ja powiem w ten sposób. Ja się zawsze cieszę, jeżeli więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach Obywateli, tylko to trzeba umieć robić z głową i przede wszystkim trzeba to robić sprawiedliwie. Tak? Jeżeli mamy taki mechanizm jak kwota wolna, w tym momencie w Europie najniższa jest w Polsce, 3091 zł. Kukiz 15 składa projekt podniesienia do 30 tysięcy złotych. Co to znaczy? To znaczy, że wynagrodzenia 2000, 3000, 4000 do 4000 mniej więcej będą całkowicie zwolnione z podatku. Prawda? Wszyscy zyskają. I zarówno, zarówno ci, którzy mają dzieci, jak i ci, co nie mają dzieci. Zarówno młodsi, jak i emeryci. Bo opodatkowanie emerytur to jest kompletna systemowa bzdura. Prawo i sprawiedliwość niestety idzie taką drogą, że on, że odbiera więcej wszystkim. I wybiera sobie niektóre grupy, której coś da. To jest bardzo niebezpieczna, zła droga, dlatego, że ona powoduje nastawienie poszczególnych grup między sobą. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Już nauczyciele, prawda, wychodzą i słusznie protestują, bo za mało zarabiają. Ale wychodzi minister szczerski i mówi: Nie obowiązuje was celibat, róbcie dzieci. No to już, jest, przy, już to przeprosił to jest dzisiaj ta, za, to, za to zdanie. Pa, panie lektorze, to jest bardzo znamienne ważna wypowiedź, bo pokazuje arogancję, butę władzy. Nie wolno, tak, nie, nie wolno się w taki sposób zachowywać, ale pokazuje też, jak oni traktują program 500+. Panie ale program 500+, do, ale jest traktowany jako sposób kupowania 18% podatku to jest ten próg, e, wedle którego rozlicza się zdecydowana większość Polaków. No. Więc to nie jest tak, że PiS sobie wybrał jakąś wąską grupę, bo obniżenie tego progu z 18 do 17% to jest tak naprawdę dla zdecydowanej większości Polaków obniżka podatku. Po I ile prostu. To da? Czy to się Panu ile... podoba, czy to się Panu nie podoba. No panu redaktorowi się może podoba, a ja po prostu wiem, ja że nie to twierdzę, czy że mi się że nie podoba, było żal. Tylko zwracam uwagę na to, że to nie jest dla wybranej grupy, tylko to jest dla zdecydowanej większości Polaków. A Obieszka, ja uważam, że jeżeli ktoś zarabia 18%. na przykład pensję minimalną 2250 zł, e, w sumie wypracowuje 2700 i 1000 zł po oddaje rządowi. Tak? to ten, ta pensja powinna być całkowicie zwolniona z podatku. Całkowicie zwolniona z podatku. I to proponuje z 15. Zadajesz pensję minimalną, nie płacisz podatków. to, ja też to przypomnę, jest, jest sprawiedliwy rozwiązanie. ja też przypomnę, że w piątce Kaczyńskiego, czy w piątce PiS, jak zwał tak zwał, z tych pięciu postulatów trzy dotyczyły kwestii właśnie z podatkami e, związanymi. I jednym z tych trzech jest także propozycja podniesienia kwoty wolnej od podatku. O ile dokładnie, e, dowiemy się po dzisiejszym posiedzeniu Sejmu, bo to na nim ma być ta, jak to mówił premierze rządu, Bo to na nim, jak, jak wcześniej mówiono, ma być ta mapa drogowa wytyczona realizacji. No to wtedy będziemy wiedzieli, o okay. ile chce KUKI z 15, o ile chce rząd i komu no, podnieść no, kwotę my wolną od podatku. No, chcemy do 500 tysięcy, leży, to, leży to, to w Sejmie, to by oznaczało, że do 4 tysięcy nie płaci się podatku miesięcznie, pensji. I to jest, moim zdaniem, sprawiedliwe, powszechne dla wszystkich. Tak? Natomiast proszę zauważyć na jedną bardzo ważną rzecz w, tej, w tych zapowiedziach rządu: Tam całkowicie są pominięci przedsiębiorcy. Przede wszystkim mali, drobni, średni polscy przedsiębiorcy, którzy w bardzo dużym stopniu utrzymują rząd, zatrudniają większość pracowników. I teraz Cookies 15 w związku z tym chce zaproponować bardzo odważny, rewolucyjny projekt, który by pomógł tym przedsiębiorcom. Mianowicie chcemy przedstawić projekt dobrowolności składek zusowskich. Taki system panuje w Niemczech, podobny. I to by płaci dało... ten, kto chce po prostu, tak? tak? I to by dało napęd olbrzymiej polskiej gospodarce, to było tak, że z 700 zł miesięcznie drobny przedsiębiorca mógłby, mógłby zaoszczędzić i przeznaczyć to na rozwój swojej firmy, prawda? No, ryzykując Tylko... jednocześnie, że jeśli coś pójdzie nie tak, będzie miał mniejszą emeryturę, jak rozumiem. Ja się obawiam, że moje pokolenie. Yy, nie bardzo wierzy w ogóle w emerytury ZUS-owskie, ja bym powiedział, że no to tak jest. Ja bym że to jest w ogóle że... trochę taka fikcja, w którą wszyscy udają, że wierzą, bo przecież chyba nikt rozsądny nie wierzy w to, że naprawdę to, ile tego zus zostało zabrane, ma realny wpływ na to, jaką kiedyś emeryturę dostanie. Te mechanizm już dawno mamy, mamy za sobą, ale stąd pojawiają się rozmaite różne inne pomysły, czy emerytury obywatelskie, jakieś podstawy równej dla wszystkich powiększanej przez no na, e, i na różne od, sposoby. Od, od po, Pojawił się pomysł połączenia składek na przykład. Także i PiS na samym początku kadencji o tym mówił, żeby wszystkie no, mówił, składki ale... połączyć w jedną daninę. No my Jest też o tym mówiliśmy. Tych... Przedstawiliśmy to 3,5 roku temu w wyborach parlamentarnych. Podatek od funduszu płac, prawda? Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość wiele rzeczy mówi, ale niewiele robi. Natomiast no, w tym momencie w panice z powodu takich rzeczy jak skandal z zarobkami w NBP, prawda? Jak, jak kwestia tych dwóch wież w Warszawie. No, uruchomili program olbrzymi, kosztujący 40 miliardów i nie do końca systemowo przemyślany. Tak? To znaczy, yy, no po prostu to się, to, się, to, to się nie trzyma kupy, panie redaktorze, niestety. I wygląda na projekt czysto wyborczy. No. A ja mam obowiązek jako propaństwowiec, jako człowiek, który ma służyć obywatelom, bo za to im płacą, mówić jak jest. No, A jest tak, że powinni po prostu podnieść kwotę wolną, tak żeby wszyscy yy, yy, mieli więcej pieniędzy w kieszeniach. A nie odbierać i dopiero później rozdawać niektóre. Będzie pan państwu polskiemu służył w takim razie jako europoseł od 26 maja tego roku? Podobno ma być, ma być pan jedynką w Warszawie ruchu 15. Ja myślę, że w tym tygodniu, może w przyszłym, Paweł Kukiz y, ogłosi y, nasze listy. Natomiast my tworzymy listy w inny sposób, niż, niż one się tworzyły w partiach. My jesteśmy ruchem oddolnym. W związku z tym to jest też dyskusja wewnętrzna, dyskusja z naszymi działaczami, z ludźmi. No, dyskusja, którzy... która ma się zakończyć tak, działają. że Paweł Kukis ma tak. zatwierdzić skład tych list i w, no, w mediach się, tak. pojawiły się przepisy tam. Ja nie będę, się, może ja nie będę się do medialnych spekulacji odnosił, panie redaktorze, że pozwoli pan. Mam nadzieję, że to szybko zostanie. Ustalone myślę, że przedstawimy te listy szybciej niż tak zwana koalicja europejska. A kwestia sojuszu z Markiem Jurkiem i jego środowiskiem to jest jeszcze cały czas sprawa otwarta, czy już się zdecydowało, że nie i że ruch Kukiz całkowicie samodzielnie idzie, znaczy, bez żadnych porozumień? W wyborach samorządowych była taka sytuacja, że środowisko Marka Jurka startowało z naszych list. W tym momencie z, z panem marszałkiem nie udało się nam porozumieć. Ja do końca tego nie rozumiem. Po prostu nie chcieli. Czy, czy Marek Jurek nie chciał startować z Lis z 15? To na koniec jeszcze krótkie pytanie. CeBOS pytał ostatnio elektoraty partii o to, jak się zmobilizują na wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawie 80% wyborców PO deklaruje, że pójdzie na te wybory. Prawie 70% wyborców PiS deklaruje, że pójdzie na te wybory. Mniej niż połowa wyborców z 15 deklarowała, że pójdzie na te wybory. W jaki sposób chce pan zachęcić, czy zaktywizować wyborców ruchu, żeby jednak stawili się 26 maja przy urnach? Tłumacząc naszym zwolennikom, ale i też tym, którzy dotychczas nie głosowali albo głosowali na, na, na partie polityczne, że to są bardzo ważne wybory, dlatego, że to jest wstęp do wyborów parlamentarnych na jesieni. Kiedy się zdecyduje tak naprawdę kwestia pokoleniowa? To znaczy, czy będziemy w stanie uzdrawiać nasze państwo, przywrócić władzę obywatelom, tak żeby mieli kontrolę nad swoimi, nad swoimi przedstawicielami? I y, zrobić takie rzeczy jak odbiurokratyzowanie gospodarki, podniesienie kwoty wolnej. To jest, w tym momencie wchodzimy w dwuetapową, bardzo ważną rozgrywkę dla przyszłości Polski. Mówił Stanisław Tyszka, wicemarszałek swojemu ramienia ruchu KUKIZ-15. Gość Sygnałów Dnia na Radzie Dziękuję bardzo. Miłego dziękuję. Była to rozmowa dnia.